Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, dzisiaj nie będziemy gotować, bo macie mnóstwo pytań dotyczących tego abonamentu KukiDu. E, zaraz Wam postaram się wszystko wyjaśnić. Oczywiście mnie nie będzie na wizji, tylko wejdziemy w sprawy techniczne na e, stronie internetowej i pokażę Wam maila, jakiego dostałam. Pamiętajcie, że teraz mamy jeszcze promocję, tak? Raty raty 0%. Także jak jeszcze chcecie się załapać, zrobić komuś prezencik, no to zapraszam. Dobra, żeby Was nie zanudzać, bo trochę będę gadać, gadać, gadać takich spraw technicznych, ale chcę Wam rozje, rozjaśnić sytuację, rozwiać wszelkie wątpliwości, więc no muszę trochę Wam pogadać i wyjaśnić. E, póki co, no to widzicie, mamy kukidu, mamy możliwość korzystania z tych wszystkich dodatków, a jak to będzie dalej wyglądało, postaram Wam się za chwilę krok po kroku wyjaśnić. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, no to oczywiście piszcie. No to co, przenosimy się do internetu. A więc moi drodzy, ja otrzymam maila. Nie wiem, czy wy już też, czy na dniach go dostaniecie. Tu mamy opisane, jak korzystać z nowych możliwości naszego kuki Mój Thermomix, mój sposób. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy z nas, jak już wcześniej mówiłam w tym poprzednim filmiku, może sobie stworzyć swoje przepisy, może je modyfikować, może do nich dawać notatki oraz korzystać i e, ściągać, tak jakby zapisywać e, przepisy ze strony przepisownia.pl. Tu Mailu, chociaż wiem, że nie wszyscy czytają maile i powstała dlatego taka wielka burza w internecie, więc spróbuję Wam jakoś to wyjaśnić. Nie wiem, czy mi się to uda, ale podejmuję wezwanie i działa. Więc tak, mail zawiera takie wskazówki, co robić oraz o zmianie ceny abonamentu. Ja wiem, że teraz niestety wszystko poszło w górę i żywność, i paliwo, i wszystko, wszystko. Ale tu cena też pójdzie w górę ze 139 na 199, ale może, macie możliwości: albo zostajecie przy tym za 139, albo korzystacie z tego za 199 z tym, że macie dodatkowe funkcje czyli jak już się powtarzam tworzenie swoich przepisów i yy, zapisywanie przepisów z przepisowni. I teraz. Taka krótka jeszcze informacja, jeżeli macie, korzystacie z tego 30-dniowego cookie do okresu próbnego, to możecie sobie utworzyć 10 przepisów. Jeśli macie 6-miesięczny abonament, ten próbny, to możecie sobie utworzyć 100 przepisów. Kochani, ja też nie polecam jakoś bardzo dużo wrzucać tych przepisów do Thermomixa. No, to jest jednak urządzenie elektroniczne. Zarówno tak jak telefony, jak komputery, jeśli mają bardzo dużo wiadomości w sobie zapisanych, no mogą z czasem przestać aż tak fajnie chodzić, tak? Także ja wiem, żeby się chciało mieć przepisów mnóstwo, ale troszkę się ograniczcie. Yy, bo może być, no Termomix też ma jakąś tam swoją pamięć. Więc teraz możemy właśnie. Yy, Tutaj mamy też wskazówkę, że możecie sobie zapisywać, dostosowywać swoje przepisy, czyli możecie robić notatki nawet w przepisach z Cookie. Zapisywać sobie w tym przepisie mam za dużo cukru, więc na przykład obcinam cukier o połowę. No i tak jak już mówiłam, importować, zapisywać przepisy z przepisowni i to wszystko zapisujemy w utworzone przepisy. Teraz tak, jeżeli dostaniecie maila, możecie sobie spokojnie odtworzyć filmik. I jeszcze, no właśnie ta bardzo ważna informacja, o której, do, o której wszyscy, nie wszyscy wiedzą, o której jest burza i co do tego właśnie chcę Wam rozwiać te wątpliwości. Na dzień dzisiejszy wszyscy mamy abonament za 139 zł. Przez jakiś okres mamy możliwość testowania tych nowych funkcji, czyli pobieranie tych przepisów z przepisowni, tworzenie swoich. Jeżeli zdecydujecie się do 31 stycznia, że te funkcje są super i ja chcę przy nich zostać, opłacicie sobie abonament wybierając opcję droższą, czyli za 199 zł, to otrzymujecie taki bonus, że możecie korzystać przez cały rok z tych wszystkich dodatkowych funkcji w tej samej cenie, co do tej pory, czyli za 139 zł. Ale jeśli już się zdeklarujecie, że chcecie mieć ten droższy abonament, zapłacicie za niego przez pierwszy rok i tak 139 zł, po roku już zostaje 199 zł, nie będzie możliwości cofnięcia się do tańszej wersji. Czyli deklaruję się na droższą wersję, pomimo tego, że przez pierwszy rok mam w tej samej cenie, to później nie mogę się cofnąć z droższej na tańszą. Odwrotnie jak najbardziej, czyli jeżeli stwierdzę, że no na razie te przepisy nie są mi potrzebne, deklaruje się, że zostaje przy, e, przy a, opcji 139 zł, ale po jakimś czasie jednak stwierdzę, kurczę, jednak mi się przydadzą te wszystkie funkcje, więc jest możliwość stańszego przeskoczyć na droższy. Niestety nie ma możliwości odwrotnie. I teraz tak, jeżeli się zdecydujecie po 31 stycznia, no to niestety już e, ta kwota zostaje: 199 zł. Nie macie takiej promocji na e, wszystkie funkcje w tańszej cenie. Tak jak widzicie, tu napis: e, kup abonament Kukidu już teraz. Możecie sobie kliknąć e, na to na ten zielony prostokącik, przekieruje Was. Musicie się zalogować na swojej stronie i wtedy wykupić abonament. Ale to za chwilę do tego przejdę, bo chcę wam właśnie pokazać. Powiem, że macie pytania, jak to zrobić, gdzie się wykupuje itd. No to widzimy się za chwilę. Ja tylko sobie przełączę się na stronę internetową Kukidu. Teraz przechodzimy do strony internetowej Kukidu. Aby wykupić abonament, musicie wejść na stronę internetową www.kuki.do.pl. Nie ma możliwości wykupienia. E, abonamentu przez Thermomix albo przez aplikację. Wiem, że chyba jest, e, są prowadzone prace nad tym, ale raczej jeszcze nie mam takiej możliwości, aczkolwiek z dnia na dzień wszystko się zmienia, więc zaglądajcie. I teraz co tu zrobić? Jak już się z, pamiętacie, na początku przy zakupie Thermomixa czy jeśli korzystacie z tego 30-dniowego e, okresu próbnego, musieliście założyć konto na Cookidoo. Zrobiliście rejestrację. I teraz, oczywiście, logujecie się tylko. Już nie trzeba żadnej rejestracji, tylko zaloguj się. No i tak jak widzicie, u mnie mamy. Witamy, Paulita. Na co masz dzisiaj ochotę? Tu, oczywiście, wyszukujemy wszystkie, wszystkie sobie przepisy, ale nam dzisiaj chodzi szczególnie o abonament. Teraz, tak w górnym rogu mamy menu. Klikamy na menu i widzicie, wyświetl profil. Odkrywaj moje przepisy, konto użytkownika i tu klikamy na konto użytkownika, widok konta, abonament. No, mój akurat się kończy 1 stycznia. E, żeby kontynuować, wykupić sobie abonament, musicie kliknąć na, znowu na ten prostokątik zielony, subskrybuj. Tam wypełniacie swoje dane, e, aby otrzymać fakturkę i dokonujecie przelewu. Yy, tak, wiem, nieraz jest ciężko, bo tu trzeba albo przez Paypala, albo przez kartę kredytową. Słuchajcie, jest też możliwość przez zwykłą kartę, bo to nieraz się udaje. Yy, my też to zgłaszamy do biur, aby była możliwość przelewu takiego internetowego. Wiem, że też prace nad tym trwają. Niestety musicie się uzbroić w cierpliwość. I teraz, jeżeli klikniecie, subskrybuj. Zresztą damy możliwość yy, dowiedzieć się więcej. Tu sobie możecie poczytać, jak to pięknie te wszystkie przepisy są, jak to ładnie o możecie spędzić czas w swojej kuchni ze znajomymi, ale mi bardziej chodzi o konkrety i tu mamy roczny abonament. Tak jak Wam mówiłam, roczny abonament to jest 199 zł w przypadku, jeżeli chcecie korzystać z tych dodatkowych funkcji. Miesięcznie wychodzi 16,58 groszy, więc tak naprawdę myślę, że to nie jest jakaś kwota. No, ale, ale dla niektórych może to być już te 16 zł dużą kwotą. I teraz tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli się do 31 stycznia zadeklarujecie mieć ten wyższy abonament, to płacicie przez pierwszy rok 139 zł. Po upływie tego czasu abonament zostanie automatycznie odnowiony za 199 zł. Jeżeli zaznaczacie subskrypcję, to automatycznie co roku pieniążki będą wam wtedy schodziły z konta i tu mamy właśnie 10 najważniejszych zalet kukidu no to już nie będę wam czytała bo ja myślę, że tak naprawdę to ja bym dużo więcej tych zalet znalazła jeżeli macie jakieś to, to z chęcią się dowiem piszcie jakie są zalety jeszcze naszego kukidu i tu właśnie macie możliwość płaty i teraz jeżeli zaznaczycie już subskrypcję i dokonujecie wpłaty, to, jak mówiłam, będzie to ściągane z konta co roku automatycznie. Jeżeli nie chcecie, żeby co roku Wam ściągało pieniążki, musicie po jakimś czasie odhaczyć sobie subskrypcję. Wówczas Thermomix Was informuje, że kończy Wam się na abonament i wtedy sami musicie dokonać płatności. Odhaczenie subskrypcji powoduje, że nie będą pieniążki ściągane automatycznie. Jeżeli macie tą subskrypcję zaznaczoną, one się pobierają same automatycznie. Mam nadzieję, że troszkę Wam wyjaśniłam te rzeczy i zaczniemy tworzyć kulinarne wspomnienia już dzisiaj. Bo naprawdę, przepisów na pewno macie swoich dużo, e, możecie się z nimi podzielić oczywiście. Ja z chęcią będę testować i korzystać. No, ale co? Wracamy jeszcze na chwilę do naszego termomiksa i przestanę już Wam marudzić, a już następny filmik będzie na pewno filmikiem kulinarnym z jakimś tam przepisem. No i jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że wszystko jakoś Wam, w miarę krok po kroku, wytłumaczam. Mówię, jeśli macie problem, piszcie, dzwoncie, postaram się Wam jeszcze lepiej to wyjaśnić. Zawsze możecie swój abonament, sprawdzić, do kiedy macie, bez wchodzenia w aplikację, bez wchodzenia na stronę w Thermomixie. Tu mamy te kreseczki nasze, klikamy w rogu na kreseczki, mamy ustawienia i na samym e, prawie dole, bez przesuwania, mamy konto Kukidu. Tu możecie sobie kliknąć, macie e, datę, do kiedy jest ważne też konto. I wtedy, jeżeli stwierdzicie, że, że już się kończy czas, możecie to sobie wykupić. No to kochani, piszcie jak wam się podobają nowe funkcje, co tam fajnego macie z przepisów babci, cioci, mamy, wujka i w ogóle. Może podrzućcie mi jakiś przepis. Nie wiem, wyślijcie nawet na maila. Spróbuję sama go sobie wpisać i zrobić, bo no nie wszystkie przepisy są w przepisowni i nie wszystkie są na kukidu, tak? Także jeżeli macie sprawdzone takie przepisy, które były wykorzystywane w rodzinie, to ja z chęcią też je wykorzystam. No dobra, już dzisiaj było dużo, dużo gadania. Tak jak już wspomniałam, przepis następny będzie przepisem już takim kulinarnym, a nie instrukcją. Żegnam się z Wami. Życzę Wam y, samych przyjemności korzystania z nowych funkcji na Kukidu. No i musicie podjąć decyzję. Buziaki, pozdrawiam Was. Trzymajcie się cieplutko i zdrowiutko. Pa!